Witajcie kochani w kolejnej produkcji. Tym razem przychodzę do Was z haulem home decor i będzie to home decor z Ikei. I słuchajcie, z Ikei, tak. Byliśmy ostatnio na wycieczce w Dublinie w zoo i dzisiaj pokażę Wam, co tam fajnego upolowałam. A więc zacznę, moi drodzy, chyba od największej rzeczy gabarytowo. I jest to, słuchajcie, taka taca piękna. I tutaj będę trzymała różne fajne rzeczy. Będzie wazon, będą świeczki, serwetki i po prostu tak ładnie wszystko będzie ułożone. Jeżeli uda mi się to jeszcze udekorować dzisiaj, to Wam gdzieś tutaj dam zdjęcie, słuchajcie, z tym wszystkim. I co dokładnie jeszcze na tym się będzie znajdować, no to będę Wam właśnie elementy wszystkie pokazać. Właśnie taki dzbanek na kwiaty, taki wiecie, taki w takim wiejskim trochę stylu. Nie mam, niestety nie pamiętam cen, nie znam, także musicie mi wybaczyć, ale wszystko jest dostępne, bo robiłam te zakupy dosłownie kilka dni temu. Kolejna rzecz to jest taki szklany dzban na mleko albo na wodę z miętą i no taka karafka po prostu, na pewno na różne napoje, można tutaj sobie nalać winko, no różne rzeczy i zastosowania tutaj można tutaj do tego sobie znaleźć. Michał sobie wybrał taki zaparzacz do kawy i do herbaty, także będzie tutaj z tym, będzie tutaj działać w tym temacie i będziemy sobie tutaj mogli sobie zaparzyć jakąś fajną herbatkę na wieczór albo coś tam innego. Zobaczymy co, jak się to będzie sprawdzać. Teraz oczywiście Ikea nie może się obejść bez świeczek, wszyscy tam kupują świeczki i te tea lighty. Ja kupiłam takie świeczki, takie różowo-fioletowe, takie pastelowe, bo właśnie na moim stole będzie gościł przewodni motyw, to będzie taki właśnie pastelowy róż i biały. I kupiłam również dwa zestawy lightów. Jedne to są waniliowe, takie słodkie, i jedne to są takie kwiatuszki jesienne, także naprawdę bardzo ładne i orzeźwiające zapachy. W końcu zdecydowałam się na osobne wieszaczki dla dziewczynek do przedpokoju, na jakieś tam kurtki, na deszczówki, na parasolki, także tutaj będziemy również montować dzisiaj albo jutro takie haczyki właśnie w przedpokoju. I dziewczyny po prostu miały raj na ziemi w tej Ikei. Bardzo im się podobało i na pewno jeżeli śledzicie mój kanał Mamowy, Mama w obiektywie, to tam właśnie pojawił się daily vlog również z zakupami z Ikei, także możecie tam zobaczyć, jak im się podobało, jak również wypadł nasz do zoo w Dublinie. I teraz jeszcze jedna siatka. I to są takie już dekoracyjne również rzeczy. Ja uwielbiam te ramki i te ramki również pojawiły się w ostatnim moim haulu zakupowym z Ikei i można je zawieszać w różne strony i warianty. Ja właśnie tak dekoruję swoją ścianę w jadalni. Dwie takie doniczki ze sztucznymi na razie kwiatkami w takich biało-różowych właśnie kolorkach. Bardzo mi się spodobały. Również ten pokoik zmieniłam im kolorystykę troszeczkę. Także jak już będzie gotowy, to zrobię filmik na kolejnym, na drugim kanale. Następnie dla Julki tutaj do zabawy kupiłam jeszcze takie babeczki, ciasteczka. I ja bardzo lubię również te zabawki z Ikei, bo są takie mięciutkie i fajnie się nimi bawi. Dwie rzeczy, jedna to są takie pastelowo-różowe właśnie romantyczne talerzyki, które bardzo mi się podobały.
No i właśnie z nimi tutaj będę kombinować i robić właśnie wystrój. Jeszcze brakuje mi tych takich kufli dużych do napoi i chyba filiżanki takie kupię, albo kubki różowe. Jeszcze zobaczę. I do tego mam takie piękne pastelowo-różowe miseczki. No i można sobie zrobić piękne śniadanko i przepięknie to wygląda. Albo jakiś deserek sobie nad tym zjeść, no po prostu będzie yummies! Ostatnią rzeczą, którą kupiłam, to również jest zabawka i to jest taka drewniana ciuchcia z torami. Tutaj jest taki przejazd ciuchciowy. Julka uwielbia się bawić ciuchciami, no i będziemy za niedługo rozkładać to wszystko i zobaczymy, jak się tym będzie bawić. Także to chyba jest wszystko, jeżeli chodzi o haul zakupowy z Ikei. Dziękuję bardzo, że oglądaliście. No i tak na szybko, do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Pa!